Kiedyś przeczytałem takie zdanie, które zostało ze mną na długo. Nie uśmiecham się, bo jestem radosny, ale jestem radosny, bo się uśmiecham. Na pierwszy rzut ucha ktoś mógłby powiedzieć: No tak, taka gra na słowach może jakaś tania motywacyjna porada, ale gdyby się głębiej wsłuchać w tę myśl, tą sentencję, może się okazać, że naprawdę jest tam mnóstwo treści. Wiem, bo wypraktykowałem na sobie. Innymi słowy, jest to taka logika na przekór naszym naturalnym intuicjom. Normalnie skłonni bylibyśmy szukać radości gdzieś poza sobą. Coś miłego się zdarzy, ktoś miłego coś nam powie, i wtedy radość gości w naszym sercu. Otóż okazuje się, że można ją mieć niezależnie od tego, co się zdarza na zewnątrz. Wystarczy tylko ją sobie zafundować. Jest bliżej niż się można spodziewać. Kiedy się uśmiecham. Nawet wtedy, kiedy nikt nie patrzy, zwłaszcza wtedy, kiedy nikt nie patrzy, to nastrajam siebie, swoje wnętrze, pozytywnie w stronę tych, który, z którymi będę się spotykał, w stronę spraw, którymi będę się zajmował. Innymi słowy, nie ma tutaj wielkiej filozofii, ale jest spory ładunek mądrości. Na pewno mędrcy Starego Testamentu tak by właśnie określili to powiedzenie, to ustawienie sprawy. W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy właśnie odniesienie do Księgi Mądrości jednej z tak zwanego korpusu sapiencjalnego. To jedna z ksiąg z tego korpusu. Mędrcy Izraela zawarli tam mnóstwo porad, które czasem wydają się niewiele mają wspólnego z Bogiem, a dotyczą tylko takich relacji międzyludzkich. Dokładnie. Bo my żyjemy w świecie, który jest materialny. Żyjemy między innymi ludźmi, więc trzeba jakoś Również sobie z nimi relacje układać, by także relacja duchowa miała się dobrze. No właśnie, w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o, właściwie jest takie echo do modlitwy Salomona. Salomon, czyli król, którego kojarzymy, no co tu dużo mówić, z mądrością, był bardzo młodym człowiekiem, kiedy wstąpił na tron. Zastąpił na nim swojego ojca Dawida. Dawid, trawestując słowa Gombrowicza, wielkim królem był. Bardzo wysoko ustawił poprzeczkę synowi. Cóż, e, Salomon był niedoświadczony, był młodym człowiekiem w wieku lat 20, dwudziestu kilku. No cóż, cóż on miał do zaoferowania? W pierwszej księdze królewskiej jest opisane takie wydarzenie, które rozegrało się w Gibeonie. Tam Salomon miał sen. W czasie tego snu Bóg mówi do niego: Salomonie, proś o cokolwiek chcesz. I ten młody człowiek nie poprosił o to, co podpowiadałaby naturalna intuicja o zdrowie, długie lata życia, prosperitę, bogactwo to o to, by jego wrogowie po prostu zostali pokonani, a miał już ich niemało w tamtym czasie. Poprosił natomiast o mądrość, by mógł rozstrzygać sprawy swojego ludu i w ten sposób się ludowi przydać. Bardzo się to spodobało Bogu i oprócz mądrości dołożył mu te wszystkie inne rzeczy, które Salomon mógłby chcieć mieć, czyli właśnie prosperity, niesamowite bogactwo, pokój, e, niesamowite relacje z sąsiadami i tak dalej, i tak dalej. Salomon dobrze wybrał. Wybrał rzecz na pozór no, tanią, Mądrość, ale ta okazała się kluczem do sukcesu. Czyli Salomon nie poszedł za naturalną ludzką intuicją, tylko jakby wbrew niej. To był dobry wybór. Coś podobnego Pan Jezus podpowiada swoim słuchaczom dzisiaj w Ewangelii. Kiedy mówi: Jeśli nie masz w nienawiści, jeśli nie nienawidzisz swojego ojca, matki, żony, brata, wszystkich swoich krewnych no cóż, to. Nie jesteśmy mnie godzien. Są to bardzo cierpkie słowa, które dziwnie brzmią w naszych uszach, bo wygląda, jakby Jezus podżegał do nienawiści wobec najbliższych, wobec krewnych. Czy to jest możliwe? No nie. Zobaczmy najpierw dwie rzeczy. Jezus mówi to, te słowa do ludzi, którzy właściwie wierzą w rodzinę jak w bóstwo. Żyją wówczas w dużych skupiskach rodzinnych i dla przeciętnego mieszkańca Galilei czy Palestyny, rodzina to jest wszystko. To jest przepis na sukces. Od niej uzależnia swoje przyszłe życie, prosperite, dobrobyt, koneksje itd., itd. Wszystko, czego człowiek może zapragnąć w tym życiu, przychodzi przez rodzinę. Innymi słowy, trzeba się jej trzymać, żeby sukces mieć. I teraz Jezus mówi, jeżeli kochasz ich albo nie nienawidzisz ich innymi słowy, jeżeli oni są dla Ciebie ważniejsi niż ja no nie jesteś mnie godzien. Te słowa o nienawiści jednak brzmią dziwnie, prawda? Ale tutaj jest taki element klasycznej hiperboli, czyli przesady, która, którą należy czytać tak, że po prostu przez takie podciągnięcie wszystkiego w górę, takie już do ekstremum sprowadzenie wszystkiego po prostu akcentuje się wartość pewnych rzeczy. My znamy już takie Podobne zastosowanie tej hyperboli, na przykład kiedy Pan Jezus mówi, No, jeżeli Twoja ręka lub noga są dla Ciebie powodem do grzechu, odetnij je. Bo lepiej wejść chromem do Królestwa Bożego niż, będąc kompletnym, być wtrąconym do piekła. Czy Jezus zachęca tutaj do samookaleczenia się? Bynajmniej. Chodzi tylko o to, by pokazać wartość pewnych rzeczy. W zestawieniu z jeszcze ważniejszymi rzeczami. O ile cenisz sobie kompletność swojego ciała, to bardzo dobrze, to jest wartość, to nie ma to żadnego porównania z tą wartością, do której zmierzasz, a którą jest królestwo niebieskie niebo. Tu jest podobnie. Cenisz sobie rodzinę i to jest fajnie, to jest dobre, ale nawet rodzina i relacje z nią nie są w połowie tak ważne jak relacja z Jezusem. Ale jeśli Jezusa właśnie zrobisz naczelnym punktem odniesienia, to paradoksalnie z tej rodziny, z tych więzów rodzinnych ty nic nie stracisz. Tylko odzyskasz je jakby głębszymi, dojrzalszymi i tak dalej. Będą one bardziej bezinteresowne być może, co wpłynie na ich głębie, prawda? I nic nie stracisz. Czasem spotyka się takich ludzi, którzy mówią: No, ja, do kościoła to tak nie bardzo bo mam rodzinę, muszę zarabiać, muszę pracować, nawet nie mam czasu z własnymi dziećmi się spotykać, a jak już się spotykamy, no to chcę wykorzystać cały ten czas. Muszę być dobrym mężem w przypadku kobiet, muszę być dobrą żoną i tak dalej, i tak dalej. A Jezus, no, On zrozumie. Może się okazać, że właśnie poszedłeś za taką naturalną intuicją, która każe Ci dbać o rodzinę i o współmałżonka. Ale Jezusa zamknąłeś w lamusie, i paradoksalnie, tylko czekać, kiedy wszystko ci się zawali, ani jednego, ani drugiego nie będzie. Podczas gdy jeśli Jezus jest faktycznie tym najważniejszym dla wszystkich członków rodziny punktem odniesienia, no tylko czekać, aż rodzina zacznie kwitnąć. Ta logika jest na opak, jak mówię, temu naturalnemu naszemu poczuciu, naszej intuicji. Dokładnie o tym mówi Pan Jezus w kolejnym zdaniu, kiedy mówi, że jeśli nie bierzesz swojego krzyża i idziesz za nim, to nie jesteś jego godzien. Krzyż to jest symbol śmierci, umierania. Musisz umierać dla tych starych, intuicyjnych być może sposobów myślenia, wybierania. Wybierania tego co dobre, a nie najlepsze. Jeśli nie jesteś tego, jeśli nie jesteś gotów tego zrobić, trudno mówić o jakimkolwiek duchowym wzroście, czyli stoisz w miejscu, innymi słowy cofasz się. Chrześcijanin to jest ktoś, kto wychodzi z tego ciepełka, które daje mu to myślenie w stylu, zawsze tak było, zawsze tak było. No cóż, Jezus mówi: chodź, będzie lepiej, ale musisz wyjść z tego ciepełka. Może, że tak powiem, cię przewieje w drodze, ale to dobrze, troszeczkę ochłoniesz i pójdziesz we właściwym kierunku. To, że jest to trudne i wymaga odwagi, no cóż, to jest jasne w dzisiejszym drugim czytaniu. Z listu do, Tesel, do Filemona przepraszam. słyszymy właśnie, jakie wyzwanie tego rodzaju Paweł funduje swojemu adresatowi. Chodzi o Filemona. Filemon był jednym z zamożniejszych chrześcijan, którzy akurat mieszkali w Kolosach. Filemon posiadał ewidentnie duże gospodarstwo, miał też duże domostwo, miał też niewolników. Jeden z nich, Onezym, uciekł od niego. I znalazł jakoś dziwnym trafem drogę do św. Pawła, który wówczas przebywał w areszcie domowym, prawdopodobnie w Rzymie. Tam został przez Pawła nawrócony, tam się Pawłowi bardzo przydał i można powiedzieć, no zaprzyjaźnili się obaj. Paweł widzi, te, o, widzi to jako okazję do tego, żeby obu, Onezymowi i Filemonowi, zafundować zaproszenie do wzrostu, do tego, żeby przekroczyć naturalne intuicje. W jakim sensie? Filemon miał wszelkie prawo ku temu, by zemścić się na swoim słudze. W tamtym czasie nawet prawo dawało możliwość karania takich zbiegłych niewolników niepokornych. W najlepszym wypadku mogło się to skończyć wypaleniem na czole literki F. Fugitivus, czyli zbieg. Z takim piętnem na czole niewolnik ten żył do końca swoich dni. No cóż, Filemon miał wszelkie prawo. Czyli mógłby pójść tą intuicyjną ścieżką, natomiast Paweł zaprasza go do przejścia na wyższy level i mówi, nie idź tą utartą ścieżką, utartym szlakiem. Nie idź za tą naturalną intuicją, za którą wszyscy twoi sąsiedzi, znajomi i tak dalej pochwalą cię. Pójdź inną drogą. Zamiast przyjąć go jak niewolnika i ukarać, przyjmij go jak brata. Przejdź ponad tym. Zobaczysz, jakie będzie dobro. Możesz oczywiście pójść w tą ścieżką, którą podpowiada ci intuicja, ale nie rozwiniesz się. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia i dwa pozostałe czytania jakby prowokują nas do tego, żebyśmy zobaczyli siebie, gdzie my stoimy, jak wysoko powiesiliśmy naszą poprzeczkę. Czy my tam sięgamy, czy zadowalamy się po prostu status quo i w tym ciepełku, które dają nam utarte schematy i klisze, po prostu sobie tkwimy, ale hmm, nie rozwijamy się. Pan Jezus mówi dzisiaj: Rozwijaj się, rozwijaj się, wychodź z tego ciepełka, poprowadzę cię dalej. Może się okazać, że w drodze cię owieje, ale powoli, powoli. Rozwiniesz się i będzie radość. Kochani, przy okazji chciałbym zachęcić was do kupna mojej książki Zawsze Radośni, która o radości traktuje. Ta książka dotyczy słów świętego Pawła, ale z innego listu, z pierwszego listu do Tesaloniczan, w którym Zachęca on swoich słuchaczy, a odbiorców, tonem niezdoszącym sprzeciwu, prawie, mówiąc: Zawsze mi się radujcie! Proszę bardzo, zawsze się radujcie! Co Paweł miał na myśli, w jaki sposób należy rozumieć te słowa, i do czego są tak bardzo aktualne w naszych smutnych czasach. Tym bardziej, że czasy smutne zachęcam do lektury tej radosnej książki, no bo cóż, trzeba się rozwijać. Ksiądz Dariusz Iwański.